Burmistrz Lubawki Ewa Kocęba apeluje do rządu o zwiększenie liczby szczepionek oraz dopuszczenie kolejnych punktów, w których można wykonać szczepienie. Mamy na terenie gminy Lubawka jeden punkt, w którym szczepi się tygodniowo 30 pacjentów. Jest to dużo, dużo za mało, przynajmniej w otoczeniu, w którym jesteśmy w tej chwili, czyli w otoczeniu powiatu trutnowskiego po drugiej stronie granicy, gdzie jest zwiększona liczba zachorowań. Biorąc pod uwagę pracowników przygranicznych Polaków, którzy pracują właśnie w tym powiecie, już 2 tygodnie temu wystosowałam do wojewody i do ministra Niedzielskiego prośbę o otworzenie drugiego punktu szczepień w Lubawce przy ulicy Kościuszki. Nie mam informacji do dnia dzisiejszego, czy ta prośba będzie spełniona. Wydaje mi się, że 30 szczepionek dodatkowo tygodniowo więcej do Lubawki, przy założeniu, że jesteśmy w stanie nawet wyszczepić nie tylko 30 tygodniowo, ale jeszcze co najmniej 4-5 razy więcej. Na samej Kościuszki i wiem też, że Gambit również jest w stanie zaszczepić dużo więcej niż dostaje szczepionek. Byłoby to zdecydowanie poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców mojej gminy. Wiem też, że miasto Kamienna Góra, powiat i gmina wiejska Kamienna Góra wystąpiła również o zwiększoną liczbę szczepionek w tych samorządach. Z jakim to będzie odzewem, nie mam bladego pojęcia. I trudno mi jest też, rozumiem podejście pewne metodyczne do tego programu narodowego szczepienia i rozumiem, że Wałbrzych jako szpital węzłowy i szpital w pierwotnej wersji miał być szpitalem takim awaryjnym, dostał tych szczepionek dużo, dużo więcej. Możliwości co niektórych dostania się do Wałbrzycha jest ograniczona i tutaj upatruję w tym dużą szansę, że dostaniemy chociażby ten jeden punkt dodatkowy na ulicy Kościuszki, pozwolenie do szczepienia, bo to na przykład dla Wałbrzycha, dla Wrocławia 30 szczepionek tygodniowo to będzie w ogóle niezauważalna liczba, a dla nas będzie to już pozytywny wydźwięk wśród mieszkańców gminy. Wiele przychodni w całym kraju nie zostało zakwalifikowanych do Narodowego Programu Szczepień. Nie spełniały one ówczesnych wytycznych, które stawiał przed przychodniami rząd. Wśród nich jest m.in. SPZOZ w Lubawce. Pani doktor Dyszewska w miesiącu grudniu, kiedy były pierwsze zapisy na szczepionki, podeszła jak najbardziej racjonalnie i odpowiedzialnie do faktu niezgłoszenia ulicy Kościuszki, przychodni przy ulicy Kościuszki. Wymogi wtedy, które oczekiwał program narodowy szczepień, po prostu wykreślał tą przychodnię z możliwości szczepień. One zostały dopiero zminimalizowane w styczniu i została przychodnia zgłoszona do tego narodowego szczepienia. Nie było już jak gdyby miejsc i informacja, że jeden punkt z 30 szczepionkami na tydzień wystarczająco jest dla całej gminy Lubawka, jest moim zdaniem lekko przesadzony, ale nie będę dyskutowała i polemizowała, bo ja za to nie odpowiadam, ja za to nie mam na to wpływu. Natomiast proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby przychodnia przy ulicy Kościuszki zgłosiła taki akces i coś się stało nie tak, z zaszczepieniem. Szczepionka zostałaby zmarnowana, bo nie byłoby wymogów formalnych dla przechowywania, bo to był w pierwszej fazie był tylko Pfizer dostępny, więc on miał wymogi co do
samej lodówki, dużo wymogi takie, że nie można byłoby spełnić utrzymania w należytym stanie, w należytej jakości szczepionki dla kilku osób. Wtedy nikt nie patrzyłby się, kto jest winny, byłaby winna pani dyrektor. Także tutaj podziwiam odpowiedzialność i taką teraz też siłę do odbierania tych wszystkich negatywnych opinii na ten temat. Uważam, że postępowanie pani doktor było w pełni odpowiedzialne z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.